Dzień dobry, witam Państwa na porannym webinarium, na którym omawiamy bieżącą sytuację na rynkach finansowych. Ja nazywam się Michał Staniak i mam przyjemność prowadzenia dzisiaj z Państwem tego szkolenia. Na początku pytanie ode mnie, czy dobrze widać mój ekran oraz czy dobrze mnie słychać. Bardzo prosiłbym o potwierdzenia z Państwa strony. Super, dziękuję bardzo za napływające potwierdzenia. W takim razie zaczynamy dzisiejsze szkolenie. No i od wczoraj widzimy bardzo dużą zmienność na brytyjskim funcie. Tutaj co chwilę praktycznie napływają jakieś nowe informacje na temat Brexitu. Wczoraj jeszcze rano negocjatorzy z Unii Europejskiej wskazywali na to, że no w tym tygodniu będzie bardzo ciężko o jakiekolwiek porozumienie. Potem okazało się, że jednak kilka godzin później Unia Europejska doszła do porozumienia z negocjatorami z Wielkiej Brytanii. No i mamy do czynienia z porozumieniem, które dzisiaj ma być głosowane. Z tego co pamiętam, o godzinie chyba 14 strefy czasowej GMT, czyli to będzie godzina 16, z tego co dobrze liczę, w Polsce. Więc jest jakby jakiś progres. Natomiast z drugiej strony wiele głosów na temat tego, że to porozumienie wcale nie jest tak dobre, jak chciałaby tego Wielka Brytania. No już niektórzy konserwatyści wskazują nawet na to, że to porozumienie jest porażką i będzie ono tak na podpisanie tego porozumienia będzie końcem bieżącego rządu, więc oczywiście nie jest wykluczone, że brytyjski funt pokaże nam jeszcze potencjał spadkowy, ale z drugiej strony oczywiście przegłosowanie takiego porozumienia przez parlament byłoby dosyć pozytywne w perspektywie tego, że jest to już koniec jakby tego ryzyka niepewności. No ale nie wiemy tak naprawdę, co jest konkretnego w tym porozumieniu, jakie będzie to miało skutki na rynki finansowe, więc ciężko w tym momencie spekulować na to, jak potencjalne podpisanie, bo oczywiście to, że rząd to dzisiaj podpisze, nie będzie oznaczało, że parlament również to przyjmie. Jakie to będzie miało średnioterminowe i długoterminowe skutki na gospodarkę oraz na rynki finansowe, czyli przede wszystkim na to, co dzieje się z brytyjskim funtem. Dzisiaj mieliśmy publikację wielu danych, będziemy mieli jeszcze publikację ogromnej ilości danych makroekonomicznych. Natomiast no, dane z Japonii pokazały dosyć wyraźny spadek gospodarki, głównie ze względu na katastrofy naturalne, mieszane dane z Chin. Co ciekawe, widać raczej przede wszystkim słabość ze strony konsumentów. Ja się spodziewałem raczej tego, że gospodarka będzie pokazywała spowolnienie właśnie od strony producenckiej, natomiast tego nie ma. Owszem, to przyspieszenie produkcji przemysłowej było widoczne głównie dzięki efektowi kalendarza, natomiast no, na razie widać, że strona popytowa w Chinach również nie radzi sobie zbyt dobrze. Dzisiaj w kalendarzu inflacja z Wielkiej Brytanii, PKB ze strefy euro, CPI ze Stanów Zjednoczonych również, za moment dosłownie dane PKB z Polski, oraz zapasy według API ze Stanów Zjednoczonych. I rynki, na które sobie dzisiaj spojrzymy, będzie to euro-dolar, GBP-USD, euro-GBP, AUD-JPY, S&P 500, ropa oraz złoto. I przechodzimy sobie do kalendarza. Pozwolę sobie oczywiście skorzystać ze strony internetowej, gdyż no, dzisiejsza ilość publikacji jest wręcz ogromna, więc zaczynamy sobie oczywiście od inflacji CPI ze Stanów Zjednoczonych, znaczy w tym momencie już jakby zaczniemy sobie nie od inflacji, tylko oczywiście od danych z Polski i od Wielkiej Brytanii. Dane z Polski, no nie powinno to być jakiegoś szału, jeśli chodzi o te dane. Widać spadek, oczekiwany spadek inflacji finalnej za październik, czyli no generalnie nie będzie tutaj jakby żadnych ruchów od strony stóp procentowych w przeciągu najbliższych kilkunastu albo nawet kilkudziesięciu miesięcy, więc w tym przypadku no w Polsce się nic nie będzie działo. Oczywiście czekamy na kontrybucję
ze strony PKB za trzeci kwartał, więc w tym wypadku już może być nieco ciekawiej. Natomiast oczywiście będziemy patrzeć sobie w szczególności na inne dane, czyli o 10:30 zaczynamy sobie od inflacji z Wielkiej Brytanii. Ona ma tutaj nieco przyspieszyć. Patrzymy sobie oczywiście na tą inflację główną do 2,5% rok do roku. Również jeśli popatrzymy sobie na dynamiki miesięczne, to tutaj również ma być zaliczony wzrost, więc jest to efekt nie tylko rokroczny, ale również rosną nam ceny w ujęciu miesięcznym, więc teoretycznie widać, że jest presja na wzrost cen. Nie jest to tylko efekt długoterminowych czynników, ale również czynników krótkoterminowych. Natomiast no, dla funta ciężko mówić, żeby to miało jakiekolwiek znaczenie. Na razie i tak polityka monetarna będzie bazować głównie na oczekiwaniach dotyczących Brexitu. PKB z Unii Europejskiej, no tutaj ma być najwolniejszy wzrost PKB od wielu kwartałów, również no, najgorszy wzrost w ujęciu kwartalnym, bardzo, bardzo właśnie niskim. Przypomnę, dzisiaj dane z Niemiec pokazały spadek gospodarczy w ujęciu kwartalnym, więc widać, że no, gospodarka europejska nie radzi sobie zbyt dobrze. No i trzeba pamiętać o tym, że w grudniu kończy się skup obligacji przez bank centralny, co pokazuje, że no, generalnie nie będzie tego wsparcia dla gospodarki, nie będzie teoretycznie tej akcji kredytowej, która i tak no, działała, można powiedzieć, raczej średnio. Więc to może wpłynąć również na pogorszenie się nastrojów i pogorszenie się danych makroekonomicznych, więc na razie na euro tak naprawdę no, pozytywnych informacji nie ma. No i ostatni, można powiedzieć, taki ważny raport dzisiejszego dnia. No oczywiście mam jeszcze API po sesji na Wall Street, no ale jeszcze sporo godzin do tego. Natomiast no, kluczowe dane ze Stanów Zjednoczonych będą dotyczyć inflacji CPI. I ona ma tutaj przyspieszyć do 2,5% rok do roku, więc teoretycznie widać, że podwyżka stóp procentowych w grudniu jest już tak zwanym done deal, czyli będziemy mieli, no, ciężko oczekiwać, żeby ta podwyżka nam się nie pojawiła. Natomiast bazując na tym, że na przykład mieliśmy nieco gorsze dane dotyczące perspektyw przemysłowych, no to pokazuje nam, że jednak gdzieś tam jakieś sygnały spowolnienia w Stanach Zjednoczonych się pokazują i dużo będzie zależało od tego, jak rozwinie nam się sytuacja pomiędzy Chinami oraz Stanami Zjednoczonymi w związku z wojną handlową. Wczoraj również publikowałem tutaj dane dotyczące prognoz z Fed z Filadelfii i Fed Filadelfia, co ciekawe, spodziewa się dosyć wyraźnego obniżenia inflacji za czwarty kwartał w tym roku, więc no 2,5% za październik, no tutaj musiałaby sporo inflacja spowolnić za listopad oraz za grudzień, żeby ta inflacja wyniosła 2,1 czy 2,2, już dokładnie nie pamiętam dokładnie tej figury, którą oczekuje nam Fed z Filadelfii, więc no jest tutaj oznaka, że jednak tej presji z popytowej na inflację nie ma, pomimo tego, że rynek pracy ma zachowywać się naprawdę, naprawdę bardzo pozytywnie. I wracamy sobie już do naszej prezentacji i zaczynamy sobie omawianie poszczególnych wykresów. Zaczynamy sobie od euro-dolara. No tutaj wyraźne zejście poniżej poziomu 1,13, potem powrót do tego poziomu, natomiast widać, że no, mamy zmianę wsparcia na opór i w tym momencie ciężko będzie eurodolarowi przebić ten poziom tak naprawdę. No, musiałaby nastąpić bardzo duża słabość ze strony dolara amerykańskiego. Owszem, mieliśmy spadek rentowności, czyli rosną nam ceny amerykańskich obligacji. Rosły w zasadzie od pewnego czasu, natomiast euro-dolar dopiero nam tak naprawdę reaguje od początku tego tygodnia, ale te rentowności już jakby się stabilizują, już mamy taką konsolidację bardzo krótkoterminową i to daje nam szansę na to, żeby dolar ponownie zaczął nam
ponownie zaczął nam zyskiwać. I co ciekawe, euro-dolar dobrze wyceniony jest przez bundy, czyli mamy właśnie, widać tutaj cofnięcie z okolic poziomu 1,13, wyraźny knot świecy, czyli formacja gwiazdy porannej. Mamy tutaj bardzo, bardzo polarnej, przepraszam, bardzo wyraźny sygnał spadkowy. Widać, mamy tutaj taki krótkoterminowy wzrostowy kanał trendowy, ale prawdopodobnie jest duża szansa na to, że jednak tutaj presja podażowa w dalszym ciągu się pojawi. Na W1 widać, że mamy lekkie wzrosty, natomiast no, widać ewidentnie, że mamy do czynienia z przełamaniem tego poziomu 1,13, mamy do czynienia z przełamaniem tego wsparcia w postaci tego lokalnego dołka z sierpnia, więc prawdopodobnie jest duża szansa na to, że jednak będziemy cofać się dalej. Tutaj takim kluczowym, można powiedzieć, pierwszym wsparciem na okolice 1,1180, 1,1115. Widać tutaj ta strefa popytowa jest dosyć silna. Moim zdaniem szanse dojścia do tego poziomu są dosyć spore ze względu na to, że jednak no, na euro presji wzrostowej na razie nie powinniśmy widzieć. Jedyna szansa na to, że jednak ten scenariusz się nie zrealizuje, to oczywiście słabość ze strony amerykańskiego dolara, a ta może się objawić poprzez to, że rentowności będą nam spadać, czyli ceny obligacji będą nam rosnąć. Widać, że ceny obligacji zaczynają nam rosnąć, już rosły od pewnego czasu, w tym momencie wybijają się z tej konsolidacji, więc szansa oczywiście na taki scenariusz jest. Natomiast jeżeli spojrzymy sobie na bundy, no to ze względu na bundy już euro-dolar nam się tutaj bardzo dobrze wycenia, więc jeżeli rentowności bundów będą nam w dalszym ciągu spadać, czyli obligacje będą nam rosnąć. Tutaj mamy oczywiście odwróconą oś. Wtedy szansa na to, że jednak euro-dolar będzie nam kontynuował tutaj spadki do tych okolic poziomu 1,1180, 1,1120. I lecimy sobie dalej. GBP USD, brytyjski funt, czyli para, która jest najmocniej zmienna w ostatnim czasie. Tutaj walka w zasadzie o utrzymanie poziomu 1,30. Kluczowy opór w okolicach poziomu 1,13, 1,3050 i w zasadzie ten poziom jest tak naprawdę kluczowy pod względem takiego krótko lub nawet średnioterminowego ruchu. Natomiast moim zdaniem jest duża szansa na to, że przetestujemy jeszcze raz strefę, okolice poziomu 1,29, 1,28 ze względu na to, że no, jest tak duża niepewność na brytyjskim funcie, jest tak dużo niedopowiedzeń, nieścisłości, że tak naprawdę każda wypowiedź ze strony jakiegoś brytyjskiego konserwatysty negatywna wystarczy, żeby właśnie do tego poziomu dojść. Nawet duża niepewność w stosunku do głosowania w parlamencie może nam doprowadzić do zejścia do tego poziomu. Z drugiej strony, jeżeli takie głosowanie przeszłoby łatwo, no to okolice 1,32 są oczywiście w zasięgu wzroku. Widać, że w tym momencie presja dosyć wyraźna na spadki się pojawiła. H4 poniżej zniesienia 50% tej fali spadkowej. Jakieś wsparcie mogłoby nastąpić tutaj nieco niżej, czyli poniżej poziomu 1,2950, natomiast moim zdaniem, jeżeli dojdzie do jakiejś komunikacji negatywnej, jest szansa właśnie do zejścia tutaj w tą strefę 1,29, 1,28, gdzie no, w tym momencie już szukałbym jakiegoś odbicia, ze względu na to, że jednak lekko pozytywnie nastawiony jestem na osiągnięcie tego porozumienia i jego podpisanie, natomiast no, ostatnia historia nauczyła nas tego, że no, roller coaster na brytyjskim funcie jest dosyć spory. Widać, że te pozytywne informacje dotyczące Brexitu zostały no, zneutralizowane w mniej więcej 70%, bo oczywiście możemy sobie to pomierzyć, no mniej więcej 70% tego ruchu wzrostowego zostało zniesionego, więc myślę, że również jest szansa na to, że taka sama sytuacja pojawi się teraz, czyli no, nawet nie jesteśmy przy 2/3 ruchu, nie jesteśmy przy połowie ruchu, jesteśmy nieco ponad 1/3 ruchu, więc myślę, że tutaj przynajmniej te 2/3 ruchu tego zniesienia
jesteśmy szanse, są szanse właśnie do zniesienia właśnie tego ruchu do osiągnięcia. I lecimy sobie dalej. Tutaj, przepraszam, nie zmieniłem tytułu, natomiast będziemy omawiać Audi JPY. I spojrzymy sobie jeszcze na Audę USD. Generalnie Audę jest dosyć słabą walutą. W stosunku do dolara dolar australijski prezentował się w ostatnim czasie całkiem nieźle, natomiast w stosunku do NZD jest totalnie wyprzedany, ale również patrzymy sobie w stosunku do tego, jak wygląda właśnie dolar australijski w stosunku do japońskiego jena. No widać tutaj na Audę NZD totalne wyprzedanie względem dolara nowozelandzkiego i prawdopodobnie ta presja się nam tutaj utrzyma. Może nie jest to jakieś solidne wsparcie w tym momencie, czy tutaj właśnie w okolicach poziomu 1,06, ale już 1,05 to jest bardzo solidne wsparcie, więc myślę, że no cel tutaj na 1,05 może być określony. Natomiast no, my lecimy sobie dalej. AUD/USD tutaj bardzo duża presja przy poziomie 0,73 i następnie cofnięcie. W tym tygodniu już lekki wzrost na tej parze, ale moim zdaniem szanse na to, że jednak na AUD/USD będziemy się cofać, są dosyć spore. Wystarczy popatrzeć sobie na ceny miedzi. Jednak ceny miedzi nam zniżkują wczoraj wzrosty, natomiast one już zostały zneutralizowane, więc szanse na spadki na dolarze australijskim są dosyć spore. Moim zdaniem pomimo tego, że może być zauważalne jakieś odbicie na giełdach, o czym sobie za moment na S&P 500 oczywiście porozmawiamy, to jednak szykuje nam się prawdopodobnie słaby styczeń, być może słaba końcówka grudnia, podobnie jak to było w zeszłym roku. Jest to powiązane z tym, że na rynkach finansowych daje się poznać taki okres dwuletni, kiedy w Stanach Zjednoczonych dochodziło do podwyżki, to 2 lata później mieliśmy do czynienia z gorszymi nastrojami. Oczywiście te podwyżki w jakiś tam sposób, w jakimś czasie muszą się przyjmować, no i mniej więcej statystycznie to policzono, że jest to 2 lata, więc moim zdaniem jest szansa właśnie na cofnięcie się na rynkach w okresie dwuletnim, a akurat teraz będzie mijać 2 lata od drugiej podwyżki stóp procentowych w cyklu w Stanach Zjednoczonych, więc mniej więcej grudzień, styczeń powinniśmy mieć do czynienia z cofnięciem, bazując oczywiście na podejściu statystycznym. Tutaj mamy Audi JPY. Jak widać, no, para znajduje się w cofnięciu od początku tego roku, natomiast no, ostatnie tygodnie dolar australijski miał całkiem niezłe, natomiast no, widać bardzo silna strefa podażowa powyżej poziomu 83, 83,50 mniej więcej, mamy tutaj ten opór. I moim zdaniem wzrosty powinny być na tej parze raczej ograniczone. Nie spodziewałbym się pozytywów w najbliższym czasie, spodziewałbym się właśnie dalszych niepewności w stosunku do Chin, co może nam doprowadzić do obniżenia się wartości dolara australijskiego. Natomiast jen pomimo no fatalnych fundamentów, jednak powinien nam zyskiwać względem tego, że jest walutą bezpieczną. No i oczywiście na USDJPY mamy bardzo wysokie poziomy, ale te poziomy na USDJPY są spowodowane głównie rentownościami ze Stanów Zjednoczonych, bo para USDJPY jest silnie skorelowana z tym, co się dzieje z rentownościami w Stanach Zjednoczonych. No i jeżeli potencjalne te rentowności miałyby się osłabić, no to jen powinien nam zyskiwać, więc moim zdaniem tutaj jest szansa zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, czyli słabość ze strony Australijczyka i słabość ze strony jena. W takim okresie, można powiedzieć, nawet 2-3 miesięcy, jest szansa na to, że będziemy się cofać i para ponownie nam tutaj zawędruje w okolice 79. I lecimy sobie już dalej, zaczynamy sobie S&P 500. Tutaj bardzo ciekawa sekwencja techniczna na tym indeksie. No i moim zdaniem bardzo ciekawe perspektywy przed właśnie tym indeksem. W tym momencie obserwujemy
spadki, natomiast one są mniej więcej zgodne z tym, co zauważaliśmy na początku tego roku. Czyli tutaj może ten pierwszy scenariusz, gdzie tutaj było to pierwsze odbicie, nam się nie zrealizował, natomiast widzimy jakby prawie, że realizację tej drugiej korekty, tutaj zabrakło kilkunastu punktów do osiągnięcia tego poziomu, natomiast no oczywiście ruchy nie muszą się zgadzać dokładnie w 100%. Widać, że ta sekwencja jest bardzo podobna do tego, co ma miejsce w tym momencie. Może nieco inne obawy o to, co dzieje się na rynkach, ale jednak bardzo podobne zachowanie inwestorów. Widać silne cofnięcie na S&P 500. Moim zdaniem 2700 zostanie przełamane. Tutaj bardzo silne wsparcie poniżej w postaci zniesienia 23,6 tej fali spadkowej, więc myślę, że te spadki powinny być ograniczone. Jest szansa na odbicie, ale już właśnie w okresie koniec grudnia, początek stycznia oczekiwałbym tego, że właśnie ten zakres 250 punktów może nam się gdzieś zrealizować na S&P 500, czyli mielibyśmy odbicie, myślę, że 2850, 2900 jest szansa na osiągnięcie tego poziomu i następnie właśnie mierzone ruchem tego ostatniego cofnięcia 200-250 punktów cofnięcia właśnie ze względu na niepewności związane z Chinami oraz tym, że mamy ten właśnie statystyczny okres 2 lat od podwyżki, właśnie takie cofnięcie na S&P 500 mogłoby mieć miejsce, natomiast no, na razie w krótkim terminie myślę, że szansa na przełamanie 2700 jest dosyć spora. I lecimy sobie do surowców. Ropa Brent, kompletne wyprzedanie. No tutaj niestety to przewidywanie odbicia z okolic 70 na Brencie się nie spełniło. Mamy nowe informacje fundamentalne, które powodują, że ropa nam się cofa. Czyli przede wszystkim jakby zmiana nastawienia ze strony OPEC. OPEC już rewiduje nam dane dotyczące popytu, widzi słabszy popyt w tym roku, jak i przyszłym, wskazuje na to, że no, produkcja musi się dosyć sporo obniżyć. Jak sobie wczoraj liczyłem względem właśnie tego raportu, no to produkcja względem tego, co będzie w przyszłym roku, powinna się obniżyć o 1,5 miliona baryłek, jeżeli mielibyśmy mieć do czynienia z bilansowaniem się rynku. Natomiast sam OPEC dyskutuje na poziomie 1 miliona baryłek, więc widać, że nawet te cięcia mogłyby być niewystarczające, aby właśnie nie doprowadzić do dalszego wzrostu zapasów, więc na razie na ropie naftowej mamy do czynienia ze spadkami. Natomiast no wczoraj tutaj opublikowałem artykuł o ostatnich informacjach z rynku ropy naftowej i bardzo ciekawie również wygląda to, co się dzieje technicznie na ropie Brent, czyli bardzo podobna wręcz, no myślę, że 80% podobieństwa pomiędzy tym, co działo się w latach 2009-2012 z tym, co dzieje się w latach 2015-2018, czyli mamy takie dwa takie silne ruchy wzrostowe, czyli mamy właśnie zakończenie tego drugiego ruchu wzrostowego, tutaj lekkie cofnięcie, czyli podobnie jak mieliśmy tutaj w 2011 roku, później wzrosty. No tutaj mieliśmy wybicie tego ruchu, więc oczywiście nie jest to w 100% ten sam ruch, natomiast wyraźne wybicie zniesienia 23,6 całej tej fali i widać, że te spadki zakończyły się dosyć dynamicznie na zniesieniu 38,2, czyli teoretycznie ruch spadkowy na ropie powinien być ograniczony, czyli początkiem grudnia spotyka nam się OPEC, wtedy jeżeli zostanie ogłoszona decyzja o cięciu produkcji, powinniśmy mieć do czynienia z odbiciem. Również odbicie może mieć miejsce wcześniej, czyli
czyli będziemy mieli właśnie kupowanie przyszłości. Jeżeli rynek będzie coraz mocniej spekulował na temat tego, że OPEC będzie ciął produkcję, dużo oczywiście zależy od Rosji, no ale właśnie mamy tutaj pokrycie się sytuacji fundamentalnej oraz przewidywaniami oraz tym, co się dzieje technicznie. No i jeżeli chodzi o technikę, to również warto zauważyć, że RSI, czyli indeks, który wskazuje nam wykupienie lub wyprzedanie, spada nam poniżej 38 punktów, jest powyżej 33 punktów. Jeżeli prześledzimy sobie ostatnią historię, to wielokrotnie, kiedy właśnie dochodziło do wejścia w tą strefę albo przebicia tej strefy, mieliśmy zakończenie jakiegoś ruchu spadkowego, czyli teoretycznie jesteśmy już w miejscu, gdzie ten ruch spadkowy może nam się kończyć, więc myślę, że te spadki na Brencie powinny być ograniczone. Myślę, że tutaj 62, być może maksymalnie $61 za baryłkę powinniśmy mieć osiągnięte. Tutaj lokalny dołek na poziomie 61,6 na ropie Brent i później odbicie. Ale jak widać, przynajmniej to, co nam pokazuje historia, powinniśmy mieć do czynienia z konsolidacją, więc oczywiście na razie na nowe szczyty w perspektywie najbliższych 6 miesięcy nie powinniśmy liczyć. No i na samym końcu złoto. Spadki głównie ze względu na to, że mamy dosyć silnego dolara, dosyć silne rentowności, chociaż oczywiście te rentowności zaczynają nam spadać, no ale utrzymanie tej dominacji dolara powoduje, że złoto jest wyprzedawane. No i na razie nie widzę niczego takiego pozytywnego na złocie. Owszem, mamy techniczne wsparcie, natomiast no, konsolidacja na złocie prawdopodobnie będzie nam się utrzymywać, czyli nie powinniśmy na razie wybijać tego poziomu $1240. Natomiast jeżeli dojdzie oczywiście do tego spadku na S&P 500, który wydaje mi się dosyć prawdopodobny, wtedy oczywiście ten poziom może zostać wybity. Natomiast no, obecnie bardzo silne wsparcie przy $1200 za jedną uncję. Jeżeli ten poziom zostanie dzisiaj utrzymany, to jest szansa na to, że będziemy się tutaj kierować wyżej. Natomiast no, nie spodziewałbym się jakiegoś silnego wybicia $1215 za jedną uncję. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze szkolenie. Zapraszam jutro na godzinę 9:45 oraz życzę powodzenia na rynkach. Dzięki jeszcze raz oraz do usłyszenia.